Sadwick czy Starshine? Sadwick czy Starshine? Hej ludki, jestem Daiwa i witam was w kolejnym odcinku z gry Starshine. Ktoś jeszcze to pamięta? Szczerze wątpię. Moi drodzy, brakowało mi trochę gier, przy których mogę zrobić coś więcej niż kliknąć palcem i przeczytać dialog. Znaczy, w Starshine niby dużo też się nie robi, ale przynajmniej mogę sobie pochodzić postacią. Jednak najbardziej lubię takie gry, w których mogę se połazić. Kij z tym, że większość tej gry to jest skradanka, a ja skradanek za bardzo nie lubię. Mniejsza z tym, stęskniłam się troszkę z tą grą i szczerze powiedziawszy chcę już ją mieć za sobą. Ostatnio skończyliśmy na bardzo nieprzyjemnym poziomie z fabryką. A teraz czeka nas coś równie fajnego, albowiem to będzie poziom ucieczka, z tego co pamiętam. A wszyscy dobrze wiemy, jak jeżdżę w Starshine przez masakryczne lagi. No dobra, zobaczymy co z tego będzie. Nie pomaga też fakt, że mój komputer się rozpada na kawałki i przegrzewa i nie powinnam w ogóle z niego teraz korzystać, ale well shit, zapomniałam poprosić tatę, żeby zabrał go w tym tygodniu do mechaników. W sensie do informatyków, boże. Nie ładuję go na wysoką wydajność, bo jeszcze mi wybuchnie. Poziom szósty, puszcza. Boże, już tak dawno nie jeździłam w Starshine, to będzie magiczne. Lisa wyczuła nagle obecność tajemniczego prześladowcy. Nie ma czasu na zastanowienie się, trzeba uciekać. Zastanawia mnie, kiedy to wyczuła, jak w ogóle, skąd, bo my wbiegliśmy dosłownie w ścianę pod koniec ostatniego poziomu. I goniło nas co prawda pół fabryki, ale o żadnym tajemniczym prześladowcy nie było mowy. Żadne z dwójki przyjaciół nie zna drogi, ale nie mogą dać się złapać nieznajomemu. Przed nimi niebezpieczna i wyboista ścieżka. Już to widzę. Lisa musi zaufać swojemu instynktowi, aby udało się wyjść z tej opresji. Mam ufać instynktowi? Dobra, dobra, bring it on! Tylko jak się tym sterowało? Seriously, jak się sterowało? Starshine'em chyba się nie biega, nie? Tylko jest wsad, ewentualnie strzałeczki. Nie, tu się chyba wsadem chodzi, prawda? Tu się wsadem chodzi, spacją się skacze, czy przyciskiem myszki? Zobaczymy jak będzie. Nawiedzony las. Coś nas goni z tego, co pamiętam. Spacją się skacze, spacją się skacze. O, i na razie chodzi do... Nie idę po tą gwiazdkę, sorry, winę tu. A może powinnam. Być może powinnam. Prawdopodobnie powinnam była. I znowu te dzikie dźwięki fabryki. Coś nas goni. Coś nas goni, ale nie będę się obracać, bo... Chociaż w sumie... Okej, coś nas goni, coś nas totalnie goni. Hop. Bring it on. Tu się dało zepsuć tą grę. Tu się dało zepsuć. Pamiętam. Tu się coś dało tak bardzo zepsuć, ale gdzie, nie wiem. To nas goni! To nas goni! Ej, sztab! Starshine! Widzieliście to? Yryryry. I nie rusz się. Ej, to tak bardzo se pojechało w siną dal, nie? Z tego co pamiętam, aż tak różowo nie jest, ale... Pomarzyć można, nie? No właśnie, to co na nas czeka. Jezus Maria, to się pali! To jest jakimś fajczącym się dzikim czymś. Okej, totalnie nie chcę się z tym spotkać. Starszeń, nie rób mi żadnych fików, mików. Please. Jazda! Dawaj, dawaj, skręcaj! Hop! Please, the end! Ja tak długo uciekać nie będę! O nie, błagam! Błagam, nie róbcie mi parkouru na koniu, wiecie, że ja tego nie dam rady zrobić! Ej, skręcaj! Kurna, to jest tak... Serio, toczące skały jeszcze na mnie zrzuca... Cię! Defend! Skręcaj, skręcaj, skręcaj! Skręcaj!
Kurna! Okej. Przypuszczam, że zepsułam grę. Chyba to się stało, nie? Chyba tak bardzo się stało. W ogóle gra bardzo podejrzanie płynnie chodzi. Aż pójdę sprawdzić, czy to mi się naprawdę nagrywa. Okej, jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak płynnie gra chodzi i że to wszystko się pięknie nagrywa, bez jakichś tam ekscesów. Dobra, był git. Nie szepcz mi, dziki stworzeniu. To będzie tu... No, kurna, to mnie złapie. Jak żyję, to mnie zaraz złapie. Hehe, jadę nie w tę stronę pewnie, prawda? Czemu ta gra się zrobiła nagle taka głośna? I czemu zrobiły się takie nieprzyjemne dźwięki nagle? Aha, już się nacieszyłam, że gra mi pięknie chodzi. Okej. Tym razem nie bawimy się w kotka i myszkę. Z szalonym panem Riderem. Ghost Rider, ktoś coś? Ja też nie, nie martw się. Nie znam się na Ghost Rider. Zabierzcie te dzikie dźwięki. Nie oglądałam nigdy Ghost Ridera. Dawaj, teraz bzium. I czuję, że powinnam w końcu go sobie obejrzeć. Ponoć bardzo fajny film. Dobra, tu będą lecieć skały. O tak. O Jezu, nie straszcie. Please don't scare me. I zabierzcie te głupie dźwięki! Dobra, przeżyliśmy. We're alive. We're good. Sio! Sio, poszła! Co to w ogóle jest? Okej, czyli my musimy korzystać ze skrótów, bo to nas złapie. Wal się, gwiazdko, nie idę po ciebie. Myślę, że to zrobiło dużo więcej hałasu niż szkód. Ale wzięlibyście te dzikie dźwięki metalowych sprzętów, których tu nie ma tak naprawdę. Bo wyjechaliśmy z fabryki. Sio, poszła! Nie warcz na mnie, co ja ci zrobiłam? Ej, serio, to mnie warczy, jakbym mu coś zrobiła. A ja nic mu nie zrobiłam. Kamero, nie wariuj. Chyba mu nic nie zrobiłam. Lisa, masz coś na sumieniu? Dawaj. Kurde, słuchawka mi ucieka. Ale dobra. Nie obchodzi mnie słuchawka? Mnie obchodzi, żeby mnie to coś nie dorwało. A może jednak troszkę? Mnie słuchawka obchodzi? W ogóle co ja mam zrobić, żeby to mnie nie dopadło? Jezus Maria, widzieliście to? O Jezu, to mnie goni! Okej, coś czuję, że to będzie drugi poziom z fabryką, serio. Poprzednim razem poszło mi dużo szybciej. Może ja go muszę wykołować, co? No. Ty se pojedziesz? W ogóle on się sparkli. Boże, to chyba już wiem, kto na nim jeździ. Mój najgorszy koszmar i odwieczny wróg, Edward Cullen. Ze Zmierzchu. Do tyłu. Baranie stworzenie. Ty jesteś baran, nie koń. Też tak umiem. Nie szpanuj, typu. Aha!
Mówiłam już, jak bardzo kocham tą grę. No hej! Ale teraz tam nie dorwie. Chyba, że mogłabym go wyminąć cofając się, ale szczerze w to wątpię. Hop! I nie ma nas. No, run! Biegnij, Zdzisiu. Trzeba go jakoś ochrzcić, nie? Bo czuję, że trochę się do niego przywiążę. To będziesz Zdzisiem. I say you're Zdzisiu. O! Ten koń nie umie pływać. Nie jestem pewna, czy to się tam fajcie, to jest mój Zdzisiu, czy... Dobra, przekonam się za chwilę, nie? A tak, to się tam fajcie, to jest mój Zdzisiu. Cześć, Zdzisiu. Znaczy, wydaje mi się po sylwetce, że ty jednak jesteś kobietą, ale dobra, jesteś Zdzisiem. Tak mi się jakoś ciebie ochrzciło. Weźmy tamte? Dawaj. Nie damy się Zdzisiowi. Starshine. Wierzę w ciebie, kolego. Tak daleko nas jeszcze nie było. Zdzisio, can't get us! Powiedzcie, że to koniec poziomu. Tak wygląda. O, jest gwiazdka. To chyba koniec poziomu. O! Ale tu fajnie. Przyjemnie. Takie trochę alienowato-fantazowe. Ja bym jednak skłaniała się basy bardziej ku temu fantazy. Lubię fantazy. Alieny już nie do końca. Jeździec w pelerynie nie podążył za nami. Zatrzymał się na krawędzi przepaści. Dobra nasza. Co to za miejsce? Wygląda na bardzo stare i tajemnicze. Wystarczyło wykiwać dzisiaj i biec po prostu przed siebie, takie run for your life, nie? I na nic nie wpaść. Co? Spójrz na ten kamień. Co to za rysunki? Czy ten obraz przedstawia mnie? O Jezu. To wy normalnie jesteście tak dobrzy w czytaniu abstrakcji, jak bliźniaki z How to Train Your Dragon. Swoją drogą wchłonęłam dzisiaj pół sezonu za jednym zamachem i jestem w niebo wzięta. Nie wiem, Starshine. Z jednej strony te postaci wyglądają jak my, ale z drugiej nie. Muszę to pokazać pozostałym dziewczynom. Ukończyłaś poziom 6. Yeah! Udało się. Wcale nie zaczęłam tracić nadziei w to, że mi się uda go przejść. Zapisz grę. Zakładam, że ta gra ma 7 albo 8 poziomów. Bo pamiętam, że już długo w nią z Kropą nie grałam, bo w ogóle skończyłyśmy tą grę, jak byłam u Kropy już. Boże, ile czasu temu to było. Poziom 7. Zawody. To chyba już ostatni. Nadszedł wreszcie dzień zawodów. Czas przekonać się, czy Lisa i Starshine potrafią jeszcze raz pojechać tak wspaniale jak ubiegłej nocy w lesie. Naprzeciw nich stanie pełna nienawiści Sabina. Sabrina już chciałam powiedzieć. Sabina. Lisie to jednak... A, lisie, Boże, myślałam już o zwierzątku, nie? Rude zwierzę, po prostu. Tak. Lisie to jednak nie przeszkadza, bo znalazła oparcie w nowych przyjaciółkach i przede wszystkim w Starshine. Matko, to jest to, czego się obawiam. Widzieliście tą skaczącą skrzynkę siana? To dzień turnieju. Lepiej pójdę porozmawiać z panem Hermanem i dziewczynami, żeby się dobrze przygotować. Moi drodzy, nie chcę komentować tego, co ostatnio odwaliłam, jak w to grałam. Serio? Shiftem się biegało, tak? No. Nie, Josh. Ja zapomniałam, że mam blondyna w tej grze. Hello. Ej, on nie chce ze mną gadać. Dobra, z tobą pogadam. Na pewno wygrasz, Liso. Dzięki Starshine będziesz niepokonana. Okej.
Powodzenia, Sabina, ty trudny rywal. Dziękuję, każde dobre słowo się liczy. Czy ty nie jesteś Concorde? Pamiętam cię. Jesteś albo Concorde, albo... Boże, jak ty się nazywałeś? Jak ty nazywasz swojego konia? Moja droga, już zapomniałam, jak się nazywasz. Linda, tak? Linda. Dobra. A mogę pójść gdzieś sobie w Sinodal? Nie, nie mogę. I znowu to różowe niebo. Ja wam mówię, oni tu coś rozpylają, dlatego wszyscy mają takie halucynacje i jakieś dzikie moce. Dobra, dzień dobry. Wpuszcza mnie pan, chcę to mieć za sobą. W końcu nadszedł ten dzień, Liso. Udowodniłaś już, jak odważną i sprytną jesteś dziewczyną. I bardzo bezczelną w stosunku do reguł. Jakby nie było, nie zapominajmy, włamała się na teren szkoły. W wyścigu zmierzysz się w oko z Sabiną. Khan jest bardzo szybki, ale starsza im też ma duże szanse. A więc to może jest ten cały Khan. Vladyn się do mnie odezwał! Notice me, senpai! Senpai, notice me! Będę ci kibicować, Liso. Podobno grasz w zespole muzycznym. Nie wiedziałam o tym, dziękuję, że mnie powiadomiłeś. Bez względu na wynik wyścigu, chciałbym kiedyś posłuchać twojego śpiewu. O, ona śpiewa jeszcze, o Boru! Dobra, totalnie jestem tym rudym czymś. Jakby głupie by one nie było, to i tak jestem tym rudym czymś. Oto mój numer, zadzwoń do mnie, Wolik. Dobra! Dobra, mamy blondyna! Cokolwiek by się nie działo! A nie, dobra, to jest Khan, czyli tamto to było Concorde. Matko, to ma fioletową grzywę. Boże, jaką to ma... Jaki to ma wyraz twarzy, wy to widzicie? Cześć, Lisa. Ty i twój głupi koń zostaniecie upokorzeni i wdeptani w ziemię. A o, cześć, Dosz. Po co się z nią zadajesz? Cześć, Sabino. Po prostu życzę jej powodzenia. Załatw ją, Liso. Wskakuj na siodło i uwierz w siebie. I w Starshine. Dobra, już nie będę mówić piskliwym, zwrotnym głosem, bo ją polubiłam nawet. Dobra. Hej, koniu. Let's do this. Cholernie się boję! Wyścig został podzielony na 3 rundy, aby ukończyć każdą z nich, musicie ukończyć 3 okrążenia dookoła toru. Wyobraźcie sobie, ten wyścig nie jest żadną filozofią, ale wiecie, jak ja jeżdżę, prawda? Pierwsza zawodniczka, która przekroczy linię mety po 3 okrążeniach, zostaje zwyciężczynią rundy. Zwyciężczyni 2 rund wygra cały turniej. Pamiętam, co się działo ostatnio. Czas zaczynać. Znacie zasady, pamiętajcie, 3 okrążenia, 3 rundy. Zwyciężczyni 2 rund wygrywa całe zawody, niech zwycięży lepszy. Gotowi? Run, tu się da fast startować, z tego co pamiętam. Fast start! Nie odejmą mi za to punktów, więc mogę. Nie wolno nam wlecieć na to podziewie. Bo będzie źle. O! Brakowało mi tych dzikich odgłosów Jinx. Dobra. Uż. Uno. Okrążenie 2 z 3. To nie było trudne. Cieszy mnie, że mój komputer współpracuje, aczkolwiek... Nie chciałabym chwalić dnia przed zachodem słońca. Tak tylko powiem. Skrytaj. No. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jedno. Nie spartaczy żliwa. Bio mi brawo, tak. Diva. Czy tam Lisa, nie wiem. Kibicujcie komu chcecie, byle byście kibicowali. No i żeby to nie była Sabina. To też. Dobra, jeśli tu się nie wyrypie, bo tu się wyrypuje najczęściej, będzie git! Jest dobrze! Jest! Juhu! Gdzie ty jesteś? Boże, ona tam była. Okej, okay, było dobrze. Udało mi się! Wygrałam pierwszą rundę zawodów. Trudno uwierzyć, że jeszcze wczoraj starszeń był ciężko chory. Zwykły fart. Pokonam cię w następnej rundzie.
Dobra. Obowiązują te same zasady, czyli mogę fan startować, spoko. Spam. 2 1 Haha, nara, frajerzy! Tak, oglądałam ostatnio Banyku. Może dlatego się tak zachowuje. Tu. No. Może powinnam sobie coś nauczyć. O, już wiem. Zbroja rozepchana, koń poskręcany, żył tak z dnia na dzień. Mapa wydeptana, bombka zmarnowana, on nie mówił nic. Nie mówił nic. Tam gdzie wróg, rage quita ma. Tam gdzie ściana, tulicie. Zawsze sam do przodu gnał. I Azjatą był. Turu turu tum tum. Bum tarirarira, za oknami noc. Czego chcesz, Martine? Ja wiem. Pioruna, bum tarirarira. Chodź, piorunie, chodź. Nie bój się, starszajna. Bum tarirarara, za oknami noc. Czego chcesz, Saigonko? Ja wiem. Banana, bum tarirarira. Chodźmy to, chodź. A Sabina jest daleko z tyłu. Hurra! Zwyciężyłam w drugiej rundzie! To nie było takie trudne, a Sabina jest dalej niż była. Choć Kan jest niesamowicie szybki. Oszukiwałaś? W finałowym wyścigu przegrasz, lepiej uważaj! Matko, ten... on mnie autentycznie przestraszył! Jak ja mam grać w IB? Okej. Czas na trzecią i ostatnią rundę, dajcie publiczności powód do radości. Da się zrobić! Jeśli teraz czegoś kretyńsko nie spartaczę, to będzie perfekcyjny run. Nara! Nie, serio, nie chcę wspominać tego, co się działo ostatnio, ale z drugiej strony to było tak masakrycznie zabawne, że... o, po prostu... Mówiłam, poprzedni run robiłam z Kropą, nie? Tylko to też był ciekawy run, bo wszyscy wiemy, że jestem dość kiepska, jeśli chodzi o gry komputerowe i nadrabiam po prostu gadanie mnie. No więc Kropcia, w obawie o to, jak bardzo będę partaczyć, wzięła łapki w swoje ręce, żeby... Boże, wzięła sprawę w swoje ręce. No i bym się wyrypała. Kropcia wzięła sprawę w swoje ręce i przechodziła grę za mnie, nie? Ja miałam po prostu grzecznie siedzieć i patrzeć z boku, nie? No i poprosiłam ją, żeby dała mi przejść ostatnią rundę tego wyścigu, nie? Finałowego. No i była spektakularna porażka, bo na początku wyścigu wpadłam w Belesiana i przez pół wyścigu tam tkwiłam i w ogóle nie miałam już szans, żeby dogonić Sabiny, nie? Wygrałam! Jesteś wspaniały, Starshine! Udało nam się! Wygraliśmy! Dzisiaj dopisało ci szczęście, ale możesz być pewna, że to jeszcze nie koniec! That music. Udało ci się, Lisa! Tak się cieszę, że postanowiłaś przybyć do naszej stajni! Świetnie się spisałaś! Dzięki Starshine i całej tej przygodzie ty, ja, Linda i Alex stałyśmy się prawdziwymi przyjaciółka... Tak, to wspaniale! Jestem pewna, że to początek fantastycznej przyjaźni. Ukończyłaś 7 poziom, a także 1 część gry. Chwała Bogu! Ciąg dalszy nastąpi. Moi drodzy, to była pierwsza część Starshine'a. O, i kolejna mistyczna przepowiednia. Między młodą dziewczyną a pewnym bardzo wyjątkowym koniem narodziła się niezwykła więź. Połączyła ona również 4 nowe, najlepsze przyjaciółki.
więź ta zostanie w przyszłości poddana jeszcze wielu ciężkim próbom. W Jorvik czai się zło, mroczna siła, przed którą przyjaźń stanowić będzie zarazem pierwszą, jak i ostatnią linię obrony w zbliżającej się bitwie. To była pierwsza gra Starshine i ominęłam ledwie 5 gwiazdek. Nice! Dobra, co mogę o tej grze powiedzieć? Nic nie kumam! Absolutnie nic! To jest taka dawka obkowości, że to się w głowie nie mieści. To jest po prostu jakaś taka gorsza wersja Witch. Dobra, oczywiście podsumowanie doklejam, bo nie umiem zebrać myśli, nagrywając odcinek. Słuchajcie, pomimo tego, że podczas rozgrywki jeździłam po tej grze jak walcem drogowym, to była całkiem przyjemna. To jest dość ciekawe, bo ta gra jest, no bądźmy szczerzy, średnio grywalna, fabuła też jakoś nie powala oryginalnością. A nawet bym powiedziała, że jest typowo obkowa, ponieważ mamy jakieś nastoletnie przyjaciółeczki, które, och Boże, stają się BFF po 2 dniach, ba, 2 godzinach znajomości i nagle wszystkie dostają jakieś dzikie moce i muszą ratować świat. Przed wielkim złym, którym okazuje się ich koleżanka z klasy, której nienawidzą. Tak, zauważyłam, że jeździec, przed którym uciekaliśmy dzisiaj, jeździł na kanie, koniu Sabiny. Miałam z nim tyle bliskich spotkań, że się zdążyłam przyjrzeć. Bądźmy szczerzy, to jest chyba jedna z najgłupszych fabuł do wymyślenia. Wiecie, znam 3 z 4 gier Starshine Legacy. Podczas przechodzenia 4 coś się zacięło na początku i musiałam zrezygnować. Mam nadzieję, że ostatnia część łączy jakoś różne wątki ze sobą w miarę logicznie, bo patrząc na to z perspektywy osoby, która zna tylko pierwszą część Starshine'a, to ja bym miała totalną pustkę w głowie. Szczerze, mam do tej pory, bo jak mówię, nie pamiętam, żeby to jakoś się logicznie układało. Może coś tam jednak się układa, ale nie do końca tak, jakbym sobie tego życzyła, w sensie to nie zostaje do końca wyjaśnione logicznie. Na przykład, czemu Sabina jest taka zła, wredna i niedobra? No właśnie, a propos złych, wrednych i niedobrych. Jedną z najbardziej irytujących rzeczy w fabule jest dla mnie to, że Anna podczas pierwszego rozdziału była taka: och i ach, jaka to ja jestem cudowna, nie będę się zdawać z byle kim, nie? I masz nie podchodzić do mojego chłopaka. A w następnym rozdziale już jest wszystko spoko, loko, tak? Psia psiułeczki, nic się nie dzieje, nie? W ogóle gdzieś znikła ta jej amberowatość. Stała się normalna i normalnie ją polubiłam. Ale pytam, co, jak, gdzie, kiedy, z kim? Kurna, nic nie wiadomo. Podczas gry wypominałam różne nielogiczne sytuacje, jak na przykład jeden z moich ulubionych momentów, czyli materializowanie się pudełka po zapałkach, albo nawet z zapałkami Dark Core. I automatyczne wnioskowanie, że ktoś z Dark Corp porwał Starshine'a. Tak więc już nie będę się roznamiętniać nad brakiem logiki. I ktoś mi powie, ale przecież to jest gra dla dzieci. I tu cię mam, drogi widzu, ponieważ są ludzie, którzy potrafią zrobić dobrą i logiczną grę dla dzieci. Mianowicie Idem Media. Ostatnio zapoznałam się z bardzo fajną serią 5 gier z Rexiem. I to były naprawdę porządnie zrobione, inteligentne gry dla dzieci. Naprawdę mi się podobały. Wszystko pięknie dopięte na ostatni guzik, po prostu muah, perfekcja, owacja stojąco. A tutaj to jest takie zrobione na odwalsie. Serio, to ja w wieku 12 lat pisałam takie scenariusze. Grafika przemilczę, bo grafikę uważam za najmniej istotny element gry. No, jedyne może, na co mogę zwrócić uwagę, to ta dziwna różowa wszechobecna mgła. Ja mówię, nie, oni muszą im tam jakiś gaz rozpylać, to pewnie się dzieje w Wariatkowie i wszyscy są pod wpływem leków na haju, po prostu mają dzikie halucynacje, ja wam to mówię. Grywalność, no... Te wszechobecne bugi, tą grę dało się zepsuć praktycznie wszędzie, wystarczyło trochę poskakać. Wystarczy przytulić się do jakiegoś muru
przed szkołą i wywali was 10 metrów w górę i może jeszcze przy odrobinie szczęścia spadniecie pod poziom. Uważam też, że sterowanie lisą, a zwłaszcza Starshinem, jest dość toporne. Jak dla mnie koń jest jakiś taki mało zwrotny. Znaczy, jeśli mój komputer chce współpracować, to da się nim jeździć, ale wierzcie mi, podczas moich lagów, to widzieliście, no jak mówię, to wina sprzętu, ale podczas jazdy bez lagów też ciężko mi się nim skręcało, no, już z lepszymi efektami, ale zawsze. Oczywiście rzecz, do której się chyba jeszcze nigdy w grze nie przyczepiłam, to muzyka. Muzyka mi się podobała, muzyka była fajna. Naprawdę rzadko trafiają się produkcje, w których nie podobałaby mi się muzyka, jak na przykład ostatnio kazano mi obejrzeć film Miasto 44. O Boże, ten kto dobierał muzykę powinien wylecieć z roboty, naprawdę. No a ostatnia uwaga to już taka bardziej moja osobista preferencja, bo osobiście nienawidzę, kiedy postacie w grach wydają z siebie jakieś westchnięcia, piski, jęki, jakieś takie właśnie samogłoski, a nie mówią normalnie. To mnie strasznie denerwuje, bo to sprawia, że gra wygląda tylko jeszcze bardziej głupio. Serio, jak już dobieracie jakieś dźwięki do tych pikseli, to niech chociaż to brzmi mądrze, a nie, kurde, jakieś... O? No, jak to brzmi, no? Już, kurczę, mogli się wysilić i zrobić prawdziwy dubbing. Nawet mógłby być to wymyślony język jak w Raymanie, serio. Ten wymyślony język w Raymanie mi się tak strasznie spodobał. Mogliby to naprawdę fajnie zrobić, a wyszło tak... Słabo, naprawdę słabo. No dobrze, namarudziłam się. No ale mimo tych wad wciąż uważam, że gierka jest przyjemna. Tylko, że mogłaby być lepsza. Możecie być pewni, że zobaczycie jeszcze u mnie Starshina. Nie jestem jednak pewna co do SSO, bo pytaliście mnie o tą grę. Ja ją sobie chwilkę ogrywałam, nie? No i na razie mnie jakoś szczególnie nie porywa. Muszę pewnie trochę bardziej przy niej posiedzieć. No ale cóż. Jeśli chodzi o Starshina, na pewno będzie. Jeśli chodzi o SSO, nie obiecuję. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!